Tak dobrego początku, można powiedzieć, przynajmniej tak dobrego pierwszego dnia chyba jeszcze nigdy nie było w wykonaniu polskiej drużyny, jeśli chodzi o początek Pucharu Świata. Myślę, że robimy wiele rzeczy na nowo i w pewnym sensie to jest dobre. Ten dzisiejszy dzień był bardzo udany, natomiast trzeba pamiętać, że to jest tylko kwalifikacja. Te faktycznie konkursy, te rywalizacje są dopiero przed nami i ten sezon, mimo iż zaczął się dzisiaj, trzeba patrzeć daleko do przodu, to jest jeszcze 3 miesiące rywalizacji, praktycznie dzień po dniu, tydzień po tygodniu. I to jest w tej chwili na razie taka kropla w morzu tego, co przed nami. Mimo wszystko można powiedzieć chyba już teraz, że tą formę z lata udało się co najmniej utrzymać. Ta dyspozycja się utrzymuje cały czas. Zawodnicy są bardzo powtarzalni od strony technicznej. Motorycznie też jest wszystko w porządku, także teraz nie pozostaje nic innego jak pilnować konkurencji, dbać o szczegóły i po prostu jechać z konkursu na konkurs. Dzisiaj to trudnym było zadaniem, żeby się zakwalifikować do konkursu, czy to raczej spodziewali się, że będzie 100% kwalifikacji? Znaczy zakładaliśmy 100% kwalifikacji, natomiast przy tak ustawionych kwalifikacjach, że skoki są bardzo długie, bo trzeba skoczyć daleko i do tego wchodzi jeszcze pewnego rodzaju element loteryjny, na pewno jest jakaś trudność. Natomiast zasada jest taka, jak chłopcy jak się powtarza dobre skoki, wtedy przynajmniej z kwalifikacji nie powinno być problemu. Co się stało z Maćkiem Kotem w tym ostatnim skoku? Maciek dzisiaj ani jeden skok nie miał super wykonany. Tam pojawiały się drobne błędy, natomiast przy tym ostatnim skoku była dodatkowa trudność w postaci tego, że są ściągane z belki. Tutaj mamy coś takiego, jeśli jest długa przerwa między zawodnikami skaczącymi, zaczyna lód, najazd już nie jest tak szybki. On już nie jest, zawodnik traci na prędkości. To jest pewna wada rozbiegów lodowych, natomiast to się zdarza też podczas innych konkursów, ale trzeba to mieć na uwadze. Ten skok nie do końca był taki jak choćby skok z pierwszej serii. Ze wszystkich pozostałych zawodników jesteś zadowolony dzisiaj? Jestem generalnie zadowolony z całej kwalifikacji, nawet z omawianego przed chwilą Maćka Kota, bo mimo tych trudności skok dał pewną kwalifikację i tutaj nie ma żadnego problemu patrząc w przyszłość na konkurs czy na kolejne skoki. Czy Kamil Stoch, Piotrek Żyła, kto z nich właściwie jest lepszy, bo to trudno powiedzieć patrząc na te skoki? Ja podkreślę to, co już mówiliśmy wcześniej, że mamy bardzo wyrównany poziom ekipy i tutaj można powiedzieć, że ci dwaj zawodnicy mają największe doświadczenie, natomiast myślę, że błędem byłoby wskazywać kogoś, że ty jesteś dzisiaj najlepszy. To jest cały czas bardzo blisko siebie i czasami szczegóły, detale decydują o tym, który w danym dniu będzie lepszy. Jutro konkurs drużynowy, kto będzie nas reprezentował? Zacznie Piotrek Żyła, zwycięzca dzisiejszych kwalifikacji, później Krzysiek Biegun, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. A czemu nie Janek Ziobro? Dlatego, że uznaliśmy, że ta czwórka skakała najrówniej i na dzień dzisiejszy Jasiek skoczył super skok kwalifikacji, natomiast po pozostałych dwóch skokach były problemy techniczne i mimo tego, iż Jasiek jest zawodnikiem potencjalnym do tej drużyny, to na dzień dzisiejszy nie było pełnej stabilizacji. Tak patrząc na rywali, w jakie miejsce celujecie, czy nie celujecie w ogóle jutro w żadną lokatę? Coś się tam marzy? Jutro przyjedziemy na skocznię, realizując już takie przysłowiowe od czasów Adama dwa dobre skoki i mam nadzieję, że przyjedziemy tutaj z uśmiechem na ustach i będziemy też tak wyjeżdżać. Dziękuję i powodzenia jutro. Dziękuję.